Cześć, nazywam się Piotr Tomaszewski, witam Cię na kanale z mojej Cześć, z tej strony Piotr Tomaszewski, witam Cię na kanale z mojej perspektywy. W dzisiejszym odcinku pomogę Ci, a raczej powiem Ci, jak znaleźć swoją pasję. Tak, znaleźć tutaj jest według mnie dużo lepszym słowem niż odkryć, dlatego że odkrywa się raczej przez przypadek, a znajduje się celowo. I właśnie tak jest z tą pasją zazwyczaj, że trzeba jej szukać, żeby ją znaleźć. I tutaj właśnie powiem Wam w kilku krokach, jak to wygląda w zależności od tego, na jakim Wy jesteście poziomie. Pierwszą najważniejszą rzeczą według mnie, którą trzeba zrobić koniecznie, żeby znaleźć tą pasję i w niej wytrwać, to nauczyć się, że opinia innych nie ma większego znaczenia. A już zwłaszcza nieznajomych osób czy kolegów. Tak naprawdę opinia jest najważniejsza najbliższych nam osób w życiu i to też nie jest taka prawda objawiona, tylko zawsze można postawić znak zapytania, czy to na pewno to tak jest. Ale wiecie, o co mi chodzi. I tutaj odsyłam też do filmu na kanale w tym temacie. I dlaczego właśnie trzeba mieć to w dupie? Dlatego, że te pasje mogą być różne i mogą być mniej lub bardziej powiedzmy popularne. I w momencie, gdy mamy taką mało popularną pasję, czy taką pasję, którą no, nie jest tak łatwo zmonetyzować przykładowo, to już może się pojawić fala krytyki. I czy jest to fala krytyki słuszna? Trochę tak. W sensie ja rozumiem te osoby, które to krytykują, dlatego że jednak mimo wszystko nie wyżyjemy z samej pasji w momencie, gdy nie będziemy zarabiać pieniędzy. To jest oczywiste, bo nikt nam po prostu nie będzie płacił za to, że się dobrze bawimy przykładowo. Zacznę od najłatwiejszej sytuacji, jaka jest, czyli moment, w którym lubimy coś robić i jesteśmy w tym dobrzy. Bo to jest najlepsze, co może być, dlatego że w momencie, gdy lubimy coś robić i jesteśmy w tym dobrzy, nie wiem, jak to się odmienia, nieważne, ale wiecie, o co chodzi. Jeżeli dobrze sobie radzimy z tym, co lubimy, to jesteśmy w super położeniu, dlatego że wtedy tak naprawdę powinniśmy wszystko postawić na tę kartę i w to po prostu iść, dlatego że mówię, po pierwsze jesteśmy w tym dobrzy, po drugie lubimy to robić, więc nie będzie nam sprawiało problemu, żeby poświęcić temu jeszcze więcej pracy i jeszcze bardziej się w to zaangażować. Gorzej jest w sytuacji numer dwa, czyli jeżeli coś lubimy, a jesteśmy w tym słabi. Wtedy musimy przejść przez ten okres, nie wiem, 1, 2, 3, 5 lat do momentu, aż będziemy znowu w pierwszym schemacie, czyli będziemy to ogarniać i będziemy to lubić jednocześnie. Trzeci schemat jest taki, że jesteśmy w czymś nieźli, radzimy sobie dobrze, ale nie bardzo tego lubimy, nie bardzo za tym przepadamy. Jest to moment, w którym może to być nasz taki, powiedzmy, plan poboczny, w momencie, gdy będziemy szukać tej pasji, no bo tu oczywiście ja nie mówię o tym, żeby ktoś rzucił pracę i się tym zajął, no bo to też oczywiście jest głupie posunięcie w większości przypadków, ale można to połączyć, nie ma z tym problemu, dlatego wtedy na przykład pracujemy te 8-9 godzin dziennie i mamy powiedzmy nawet tą godzinę w ciągu tygodnia wolną, żeby zajmować się swoją pasją i do tego cały weekend. Jest to bardzo dużo czasu, bo można spokojnie wygenerować 10 czy 15 godzin tygodniowo na realizację swojej pasji. Jest to 1,5-2 godziny dziennie, jest to bardzo dużo. Także jeżeli właśnie dobrze sobie z czymś radzimy, ale średnio to lubimy, to jest to dobry sposób, żeby powiedzmy utrzymać się przez jakiś czas, do momentu, aż nie będziemy mogli utrzymywać się z pasji. No bo to jest tak naprawdę każdego cel i to jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby być szczęśliwym. No kurwa, no kto by nie chciał być szczęśliwym? Nie ma nic ważniejszego niż bycie szczęśliwym. Po prostu. I mamy najgorszą sytuację, ale to nie jest sytuacja oczywiście bez wyjścia, czyli sytuacja, w którym w niczym zbytnio nie jesteśmy dobrzy, tylko raczej powiedzmy zsiemy i jednocześnie nie mamy niczego, co byśmy tak naprawdę bardzo lubili. I to jest moment, w którym ja bym sobie odpowiedział na pytanie, co mnie albo interesuje, albo co według mnie fajnie by wyglądało, cokolwiek. Na pewno każdy z Was coś ma takiego, że widząc, jak ktoś to robi, Wy jesteście pod wrażeniem. I wtedy ja po prostu poświęciłbym czas, żeby zainteresować się daną dziedziną. I dał sobie na przykład 1-2 lata, żeby ogarnąć tą dziedzinę i ocenić dopiero wtedy, czy nam się to rzeczywiście podoba, czy nie. I słuchajcie, to jest czas, który i tak minie. Bo czy macie 18 lat, 20, 30, 40 czy 50, to i tak jeszcze macie przed sobą kupę lat, i naprawdę można coś zmienić nawet po 60.
I nie wiem, dlaczego ktoś miałby z tego rezygnować, żeby ostatnie na przykład 20-30 lat życia spędzić tak, jakby ta osoba chciała i robić coś, co po prostu będzie nam sprawiało przyjemność. Bo pasja to nie jest tylko to, że wy będziecie tym żyć 24 na 7, będziecie z tego zarabiać i będzie super pięknie, bo to się rzadko zdarza stosunkowo, ale to może być też coś, co przez tą godzinę dziennie nawet sprawi wam przyjemność, nawet jeżeli nie przyniesie żadnych pieniędzy ani nic w tym rodzaju, to sprawi, że po prostu będziecie szczęśliwsi, będziecie bardziej spełnieni i wam to na pewno da więcej niż taka typowa rozrywka typu, nie wiem, oglądanie seriali czy cokolwiek takiego. I ja polecałbym szukać do skutku. Nawet w momencie, gdy znajdziecie coś, to i tak szukałbym dalej. Bo nie ma czegoś takiego, że jak znajdziecie tą jedną rzecz, którą lubicie robić, to wam zostanie, że będziecie to tak samo lubić robić, nie wiem, za 5, za 10, za 15, za 20 lat. Nie. Pasja może minąć. I nie jest to nic złego, nic nienormalnego. To nie jest to, że to jest chwilowe hobby. Tylko po prostu, no jesteście w takim etapie życia, że w tym momencie to jest dla was pasjonujące. Za 10 lat będziecie trochę innymi ludźmi i za 10 lat może to was, nie wiem, nudzić, przygnębiać, cokolwiek. Więc wszystko zależy od tego, w jakim jesteście etapie życia. I mówię, te pasje będą się zmieniać. Tak samo ja, dla mnie powiedzmy początkowo pasją była cały temat siłowni, generalnie zdrowego odżywiania i powiedzmy szeroko rozumiany temat fitnessu, ale obecnie nie powiedziałbym, że to jest moja pasja. To jest teraz bardziej moja praca, coś, co lubię robić, ale nie mam tak jak kiedyś, nie mam takiej zajawki jak kiedyś i jest to sposób dla mnie zarobku, więc w tym momencie mogę szukać dalej, bo mam źródło dochodu, w miarę lubię to robić, ale mogę teraz szukać coś, co znowu mnie tak podjara, jak właśnie temat siłowni. Także ja mam nadzieję, że do końca swojego życia będę szukał właśnie różnych rzeczy, próbował różnych rzeczy i sprawdzał po prostu, co będzie mi sprawiało przyjemność, tak żeby właśnie jak najwięcej życia przeżyć szczęśliwym. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że nie wiem, w momencie, gdy się czymś jaracie, dużo zarabiacie na tym, naprawdę możecie zarabiać dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, kochać, robić to, co lubicie, ale i tak nie będziecie w stanie, nie wiem, przeżyć miesiąca, że wszystko będzie super. Bo zawsze coś jest do dupy i nie ma tak, że każdy dzień jest dobry, ale w każdym dniu można znaleźć coś dobrego. I to jest właśnie taki morał tej opowieści i tego filmu. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze pasje i serio, jakie by nie były, po prostu piszcie to, co was po prostu aż ożywia, nie wiem, przez to nie możecie spać, albo co was budzi z samego rana. Piszcie to w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Zostawcie łapkę w górę, odsyłam do innych filmów na tym kanale. Życzę wam reszty, miłej reszty dnia. Cześć.